Jest piątek, 5 dzień kwietnia. Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Fundacja Ekologiczna Arka organizuje akcję Listy dla Ziemi, której celem jest propagowanie ekologicznego trybu życia. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie jeleniogórskich szkół podstawowych. 200 tysięcy złotych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych z powiatu jeleniogórskiego oraz 400 tysięcy na rehabilitację społeczną. To kwoty, jakie przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To mniej o 40% niż w latach ubiegłych. Jak można pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów? Można segregować śmieci, ale również propagować wśród swojej rodziny zachowania proekologiczne. Taki jest właśnie cel zorganizowania akcji Listy do Ziemi. Fundacja Ekologiczna Arka przygotowuje w dniach 15-30 kwietnia autorską akcję Listy dla Ziemi. Ma w niej uczestniczyć około 1 000 000 osób. Ma ona wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z nową ustawą śmieciową. Głównym elementem akcji jest pisanie przez młodych ludzi tematycznych listów do dorosłych. Uczestniczy w niej wiele jeleniogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzież sama edukuje dorosłych. Sama z rodzicami, z dziadkami, z kuzynostwem wybiera trzy działania, które chciałaby realizować w swoim domu. Rodziny wybierają następnie strażnika, kogoś, kto jest w domu koordynatorem tego projektu, kto jest strażnikiem właśnie tych działań ekologicznych. Myślę, że niebywałym takim sukcesem tej akcji może być to, że właśnie młodzież sama jest to zaangażowana, że zanosi te listy do swoich rodzin, że odbywa się to w takim kręgu najbliższym. Robimy to po to, żeby uświadomić nam, mieszkańcom, jak ważną rolą jest segregowanie odpadów komunalnych. To, jak segregowanie śmieci jest ważne, uświadamiają na przykład wycieczki do składowisk odpadów, w których dzieci mogą zobaczyć, co daje selektywna zbiórka. Tego typu przedsięwzięcia są często realizowane dzięki uprzejmości zarządców składowiska w Siedlęcinie. Czy warto być eko i brać udział w akcji pisania listów dla ziemi? Zapytaliśmy dziś w szkole podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze. Ja mam zamiar napisać ten list do ziemi i chcę w nim przeprosić ją za to, że ją zaśmiecamy i postanowiłam, że od dnia dzisiejszego będziemy z całą rodziną segregować śmieci i klasa też, mam nadzieję, że się w to zaangażuje. Ja natomiast postanowiłam, że będę pomagać bezdomnym zwierzętom, dokarmiać je i rozważam decyzję nad zatrudnieniem się jako wolontariusz w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Myślę, że wraz z moją mamą będę tam chodziła i gorąco namawiam wszystkich do uczestniczenia w tej akcji. Nie tylko o tej akcji warto pamiętać. Już jutro w Cieplicach i na Zabobrzu prowadzona będzie zbiórka elektrośmieci. Jutro jest zbiórka elektrośmieci w Jeleniej Górze. Współpracujemy z firmą AG Eko, która jutro w dwóch punktach przy Biedronkach na Alei Jana Pawła II i przy Biedronce niedaleko apteki pod Koroną w godzinach od 9 do 17 będzie zbierać elektrośmieci. A elektrośmieci to pralki, lodówki, telewizory, tylko nie bijmy kineskopów, bo takich nie przyjmą. Wszystkie małe urządzenia elektryczne. Można je oddać za darmo, a jeszcze przy okazji uzyskać jakieś drobne upominki, a jednocześnie w sposób usystematyzowany i wysegregowany pozbędziemy się tych śmieci z naszych domów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w tym roku o 40% mniej środków na rehabilitację zawodową i społeczną na terenie powiatu jeleniogórskiego. Okrojone środki nie pozwolą na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Mowa przede wszystkim o liczbie turnusów rehabilitacyjnych oraz szkoleniach zawodowych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród niepełnosprawnych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jolanta Bagińska jest zaskoczona kwotą, jaka została przekazana przez PFRON. To finansowanie jest zdecydowanie mniejsze niż w roku ubiegłym, bo dla przykładu podam, że jeżeli chodzi o rehabilitację społeczną, w roku ubiegłym mieliśmy na to środki ponad 700 tysięcy złotych. W roku bieżącym na całe zadanie, na rehabilitację społeczną i rehabilitację zawodową mamy niewiele ponad 600 tysięcy złotych. Zaskoczeni są również przedstawiciele organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne. O komentarz poprosiliśmy więc Stanisława Schuberta, prezesa Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Oznacza przede wszystkim mniejszy dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr
dóbr, które dotychczas były dofinansowywane przez PFRON. To jest, myślę, że kolejny cios dla tego środowiska, bo i nie ma mowy o skorzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych. Są mniejsze pieniądze na doposażenie w sprzęt wspomagający, czyli oprotezowanie. Jest również mniej pieniędzy na kwestie związane z adaptacją społeczno-zawodową, czyli na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane, pożyteczne imprezy integrujące środowisko. Dofinansowaniem objęte zostaną uczące się dzieci i młodzież do 24 roku życia, a także uczestnicy projektu Stawiam na aktywność, realizowanego przy udziale pieniędzy unijnych. Nie będziemy realizować barier architektonicznych, ponieważ z uwagi na ten niski limit środków niestety tego zadania nie jesteśmy w stanie dofinansować. Następnie będziemy także finansować dofinansowanie do sportu, kultury. Generalnie zadania te realizują organizacje pozarządowe. Tutaj dofinansowanie też nie otrzymają wszystkie organizacje, tylko dofinansujemy te organizacje takich imprez, które są cykliczne, rokrocznie się odbywają. Na aktywizację i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w tym roku zostanie przeznaczone ponad 200 tysięcy złotych. Niecałe 400 tysięcy zostanie przeznaczone na rehabilitację społeczną. Jeżeli chodzi także o podział środków, my na bieżąco informujemy, przedstawiamy zasady na stronie internetowej też, dlaczego takie dofinansowanie, w jakich obszarach, jakie kwoty i tak dalej, i gdzie się kontaktować. Także można pobierać wnioski ze strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu dofinansowania poszczególnych zadań można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczącym się przy ulicy Podchorążych 15. Nie milkną echa w sprawie inicjatywy podjętej przez Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w sprawie odwołania prezydenta Jeleniej Góry. Swoje poparcie dla organizacji referendum wyrażają również regionalne struktury ruchu Palikota. Przypominamy, że Janusz Jędraszko, przewodniczący Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych, we wtorek złożył w ratuszowej kancelarii pismo informujące o woli organizacji referendum, które miałoby doprowadzić do odwołania ze stanowiska prezydenta Marcina Zawiłę. W realizację przedsięwzięcia chcą się zaangażować jeleniogórskie struktury ruchu Palikota. Sprawy dotyczące szkół i sprawy dotyczące właśnie śmieci, sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych, sprawy dotyczące działań, jeśli chodzi o bezrobocie w Jeleniej Górze, to są główne elementy, które nas jakby do tego skłaniają. Wśród przedstawionych przez inicjatorów tez wszystkie znajdują poparcie wśród działaczy ruchu Palikota. Za największy problem uznają oni jednak stosowanie przepisów nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Uważamy, że dzisiejszy prezydent i dzisiejsza Rada Miasta funkcjonuje bardzo źle. Prezydent według nas powinien być nie tylko zarządcą Urzędu Miasta, takim administratorem, ale powinien być menadżerem, który będzie działał w imieniu mieszkańców. I tutaj uchwała śmieciowa, która weszła niedawno, świadczy o tym, że niestety, ale prezydent nie ma ani żadnego pomysłu na Jelenią Górę, ani nie ma respektu do mieszkańców. Przeprowadzenie referendum jest kosztowną procedurą, która pochłonie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niektóre środowiska podnoszą więc, że jego organizacja na rok przed wyborami samorządowymi nie jest pomysłem trafionym. Inni natomiast uważają, że nie ma na co czekać. Lepiej jest rok mieć naprawdę jakiegoś działania, gdzie będzie odpowiednia koncepcja, niż nie mieć wcale tego jednego roku. Dlatego uważam, że każdy miesiąc jest ważny. Aby referendum mogło dojść do skutku, Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych musi zebrać około 7 tysięcy podpisów. Prezydent Marcin Zawiła spotkał się z przewodniczącymi związków zawodowych w oświacie, by przedstawić sytuację finansową w kontekście przygotowywanych rozstrzygnięć dotyczących dodatków motywacyjnych. Teoretycznie subwencja oświatowa powinna wystarczać na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w mieście. Jednak jak to często bywa, teoria mija się z praktyką i corocznie samorząd zmuszony jest do pokrywania znacznej części kosztów z budżetu. Wobec braków finansowych w subwencji wiele gmin podniosło radykalnie opłaty za przedszkola, zlikwidowało część przedszkoli i uzyskane oszczędności przekazało na tą dziurę w oświacie. My uważamy, że przy całej dyskusji, rozmowach, czasami gadaniach,
pytaniu na temat polityki prorodzinnej. Naszym obowiązkiem jest zapewnić miejsca w żłobkach, przedszkolach po umiarkowanej cenie i konsekwentnie to robimy. Dlatego prezydent podjął decyzję o czasowym zawieszeniu wypłat dodatków motywacyjnych dla pracujących w jeleniogórskich placówkach nauczycieli. Taki stan rzeczy utrzyma się do końca sierpnia. Ja niczego nie likwiduję, niczego nie odwołuję, tylko po prostu zawieszam, do czego mam podstawę prawną w postaci tego, że w miarę posiadanych możliwości finansowych, a te możliwości wyglądają w ten sposób. No chciałem powiedzieć jedno, że wysokość tych środków motywacyjnych jest liczona od ogólnej puli wydatków na finanse czy na pensje nauczycielskie w mieście. Ponieważ 2 lata z rzędu dokonana została podwyżka zarobków nauczycieli, w związku z tym i ta kwota radykalnie wzrosła. Prezydent zapowiedział, że w najbliższej przyszłości, już od nowego roku szkolnego, każdy dyrektor szkoły będzie miał większą swobodę w samodzielnym gospodarowaniu pieniędzmi przeznaczonymi dla jego placówki, co pozwoli sukcesywnie racjonalizować wydatki. Czy my będziemy zwalniać kiedyś nauczycieli, gdyby nie poszła sytuacja finansowa, czy tak jak robimy to dotychczas, zapewniamy miejsca pracy, podnosimy jakość szkół poprzez ich remonty, czy płacimy tylko dodatki motywacyjne? Po prostu w tym momencie musimy zawiesić wypłacanie w pełnej wysokości, mówię w pełnej, bo w części są wypłacane, a w miesiącu sierpniu, kiedy będziemy po wykonaniu, będziemy wiedzieli, jak wykonaliśmy budżet w połowie roku, no wrócimy do tematu. W tegorocznym budżecie Jeleniej Góry kwota zaplanowana na wydatki oświatowe wynosi 128 milionów złotych. Już w sobotę dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami wezmą udział w 2. edycji Olimpiady Małolata. W ubiegłorocznej 1. edycji tej imprezy uczestniczyło 7 drużyn. Najlepiej spisały się małolaty ze szkoły podstawowej nr 13. Ale w tym przedsięwzięciu to nie wynik jest najważniejszy, a wspólna zabawa i nauka zdrowej sportowej rywalizacji. Wszyscy wygrywają, wszyscy dostają medale, wszyscy dostają pamiątkowe dyplomy, nagrody szkoły dostają. Także nie traktujemy tego w kategorii jakich mistrzostw, prawda, ale przede wszystkim świetnej zabawy. A dobra zabawa to są również... To jest również rywalizacja, która gdzieś tam no, wyłania również to, co się nazywa u nas adrenaliną, prawda, i u nas, i u dzieci naszych. Podobnie jak w roku ubiegłym, na dzieci czeka wiele konkurencji zabawowo-sprawnościowych. Wszystko przy zapalonym olimpijskim zniczu. Imprezie towarzyszył będzie także widowiskowy pokaz artystyczny. Jest kilkanaście konkurencji, w których będą oni brali udział. Również w jutrzejszej zabawie nie tylko biorą udział dzieci, ale również dorośli, bo ponieważ będą tu również drużyny składające się z nauczycieli, rodziców. Przy okazji organizujemy również konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pod nazwą Ja uwielbiam być wciąż w ruchu, rusz się ze mną tyleniuchu. Także będziemy również nagradzać pracę. Tych prac wpłynęło ponad 80. Wrażeń więc nie zabraknie. Międzyszkolny Ośrodek Sportu zaprasza wszystkich, którzy chcą kibicować małolatom. W 9 na 10 podstawówek istnieją takie oddziały zerowe i tych 9 szkół będzie brało udział, jutro uczestniczyło w zawodach. Ja myślę, że zawody to może dużo powiedziane, w zabawie, która odbędzie się w sobotę o godzinie 10 rano na obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przy ulicy Złotniczej 12. Przypominamy, że impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 10. Zaproszeniem na Olimpiadę Małolata kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Granderoma, twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Mm.
Na sobotę w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie. Do południa możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 do minus 1 stopnia. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Wiatr słaby z północnego zachodu. Po południu zachmurzenie. Temperatura od 0 do 1 stopnia. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Wiatr słaby z północnego zachodu. Perfekcyjny smak rodzi się z najświeższych produktów. Grande Roma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.